Panie prezesie, jednym z założeń strategii Farm to Fork jest zwiększenie obszaru upraw ekologicznych do 25% w 2003, gruntów do, 20, do 2030 roku. Jednocześnie dzisiaj szacunki mówią, że około tylko 3,5% upraw w Polsce można zaliczyć do upraw Ekologicznych. W produkcji mleka mówi się, że to może być około 1% mleka jest produkowanego w sposób spełniający wymagania definicje ekologiczne. Też widzimy często w ba wynikach badań, że ceny płacone przez y, pr przetwórców, producentom mleka za mleko właśnie produkowane spo w, w, w sposób ekologiczny czasami były niższe niż tego konwencjonalnego, te wyprodukowane w konwencjonalny sposób. Często się słyszy, że firmy produkujące przetwórcze muszą importować mleko właśnie ekologiczne. Jak pan ocenia przyszłość tego wątku ekologicznego, tej transformacji do wymagań Green Dealu, w Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście produkcji przetworów z mleka? Ja się nie spotkałem z tym, żeby producent, przetwórca oferował cenę niższą za mleko ekologiczne. że pan się nie przejęzyczył. Nie, 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 ale to, to, to są z danych yy, yy, FADN-u, że, że były takie przypadki. Aż. No, to nie, to może nie, trochę... nie, nie. Nie mogę tego zrozumieć, bo może w jednym kraju ekologiczne tak. będzie tańsze, niż w innym kraju to to... normalne. ale Trochę dodałem, żeby runku. nam skomplikować nie, nie, pytanie, tak, panie przewodniczący. Nie sądzę, tak. bo to byłoby jak gdyby alogiczne. Problem jest inny. Produkty z mleka ekologicznego powinny być dużo droższe niż poziom akceptowalny przez konsumenta. Na tym polega problem. Bo konsument, oczywiście też mówiliśmy o badaniach, jak gdyby deklaracje, a decyzje zakupowe. W badaniach, w deklaracjach konsumenci powiedzą, w większości zdecydowanej, tak, chcę bio, chcę, chcę ekologiczne, będę kupował, no ale potem przychodzi do półki, patrzy na cenę i jest pewien poziom, który jest w stanie zaakceptować. Ale ja sądzę, że konsument jest w stanie zapłacić za produkt ekologiczny. No, nie więcej niż 20%, jak gdyby więcej stosunku do tego standardowego w realnej, w realnej decyzji, a to jest stanowczo za mało, żeby y, wyrównać różnicę kosztów pomiędzy produkcją ekologiczną i produkcją y, nieekologiczną. To, że nie mamy gospodarstw ekologicznych, Czym bardzo mało mamy, no wynika z tego, że po prostu się rolnikom to nie opłaca. A czemu się nie opłaca? Bo my jako przetwórcy nie jesteśmy w stanie im zapłacić za to mleko 3 zł, bo nie sprzedamy sera po 80. No i kółko się jak gdyby zamyka. Prowadzimy w tej chwili taki projekt, no zresztą to jest dofinansowywany z pieniędzy unijnych, mówiąc bardzo ogólnie. to się nazywa innowacyjne zielone mleko. Chodzi o to, żeby chodzi o dobrostan jak gdyby krów i zmiana sposobu żywienia. Nie ma być totalnie jak gdyby zakaz nie wiem, nawozów sztucznych czy środków ochrony, ale są wymagania dotyczące tego, że przynajmniej, nie chcemy skłaniać, albo daj 8 godzin chyba na dobę krowa ma być na pastwisku, że ma być żywiona sianem, dopuszczalne też są. Kiszonki z siana, ale już nie kiszonka z kukurydzy. I krowa żywiona w ten sposób no, daje mleko, które daje szansę, też powiem szansę producentom, żeby ten produkt był inny, lepszy, bo to też nie jest taki automat, bo to jest kwestia tego, co się w mleczarni dzieje, technologii, wiedzy i, i, i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest rozsądne. Natomiast jeżeli nie będzie. Albo dotacji jakiś do produkcji mleka ekologicznego, albo nie zmieni się poziom akceptacji przez konsumentów, ile to ma być plus tego, nie ma szans, moim zdaniem, na to, żeby jakoś istotnie tutaj produkcja ekologiczna, zwłaszcza mleka, się, się rozwijała po prostu. Panie bo pan tutaj już dużo powiedział, bo też chciałem zawsze zapytać w kontekście właśnie tych założeń Europejskiego Zielonego Ładu i tej strategii Farm to Fork, co jeszcze y, mo mogą zrobić mleczarnie, przetwórcy? Ale dla mnie, tak jak Pan powiedział, ta edukacja tego konsumenta, żeby, te, ten, te, żeby oni rozumieli, że pewne rzeczy są w natury sprzeczne, chociażby to nie może być. No ja bym nawet powiedział, że 30% powinno być, bo pewnie w każdej branży będą to inny poziom tej ekstra, tej za którą trzeba zapłacić. Jak, jak Państwo jeszcze przygotowujecie swoich dostawców do, do, do tych wymagań, które przyjdą w najbliższych latach związanych z Europejskim Zielonym ładem? No jest jeszcze pojęcie, które troszeczkę jest inne niż to, co Pan mówi, ale gospodarka obiegu zamkniętego. No, to też jest jakby w e, siedzi... tej kategorii. No. I my dużo tutaj robimy, jeżeli chodzi o mleczarnie, bo to jest przede wszystkim wykorzystanie e, wody. Żeby ona, bo w mleku jest przecież e, sporo wody. My w tej chwili tego nie wylewamy. Do procesów, gdzie to się da, szczególnie procesów mycia. Wykorzystujemy tak zwaną mleko, mleko znaczy wodę krowią. No. Nazywa się może nieładnie, ale to chodzi o ten. To, to, tą część mleka, która nie, nie, nie trafia do, do produktu. Jest kwestia wykorzystania ciepła. To jest produkt, e, znaczy to jest przetwórstwo bardzo takie, znaczy stosunkowo e, energochłodne, także poszanowania energii. No mówimy tu, możemy mówić również o e, odnawialnych źródłach e, energii. Jeżeli chodzi o rolników, to właściwie chodzi o to samo znaczy można podobne działania oszczędzające wodę e, oszczędzające energię produkcję energii u siebie e, jak gdyby robić to są te te działania bardzo pro, prośrodowiskowe i gdzie moim zdaniem są Ogromne rezerwy. Znaczy, jeżeli chodzi o skutek, którego przecież oczekujemy, to znaczy zmniejszenie wpływu na, na, na środowisko i do tego staramy się zachęcać po prostu. To ale rozumiem, sam. że to bez regulatora to jest i bez tutaj dotacji, czy tutaj szkół podatkowych znaczy, jako, to, no. Gdyby były jakieś dodatkowe dotacje, pewnie by to było poszło mocniej, ale nawet. Yy, one są. Znaczy można otrzymać dotacje na różne tego, tego typu działania. Jedyna uciążliwość, że to jest, no, ta papierologia, jak to się popularnie mówi. To, 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 nie, to, to nie są łatwe pieniądze. Ja z drugiej strony to rozumiem, bo gdyby nie było tego systemu kontroli, no, który się odbywa po dokumentach, to prawdopodobnie no, byłyby wyłudzenia i tak tak dalej. Także trudno tutaj powiedzieć, że bez żadnych papierów mają dać i my to zrobimy, bo to byłaby jak gdyby naiwność, nie? Ale to, to się dzieje. Ja myślę, że jeżeli chodzi o wpływ naszej branży, czy zmniejszenie wpływu tego negatywnego naszej branży na, na, na środowisko, na, na planetę, to właśnie te działania w zakładach i gospodarstwach dotyczące energii, zużycia wody, to są najprostsze i największe w tej chwili rezerwy do wykorzystania. No bo Green Deal to są. To są działania, to jest program, który dotknie. Was jako producentów na każdym etapie tego łańcucha produkcji, od, od transportu mleka aż po nie wiem, pakowanie produktów, dojrzewanie, przechowywanie. Z jednej strony, to tak jak mówiliśmy, wyzwanie, z drugiej strony, być może też szansa, bo, bo green deal to, to są też pieniądze na wsparcie tego, tego przedsięwzięcia. I od razu chciałem zapytać też o, o, o taką drugą kwestię. Czy Green Deal jest właśnie bardziej wyzwaniem czy, czy szansą? Wyzwaniem w sensie no, obciążeniem z czymś, z czym trzeba sobie poradzić. Bo już w tej chwili Unia Europejska to jest jedna trzecia produkcji serów i one są kupowane, na, globalnej, i one są kupowane na całym świecie ze względu na to, że wiadomo, że Unia Europejska dba o, nazwijmy to jednym słowem, naturalność. I teraz czy, czy ostatecznie nie, efekt nie będzie taki, że mimo tej całej pracy, czy dzięki tej całej pracy Unia Europejska y, zyska jeszcze nowe rynki, no bo, no bo ten green w nazwie Green Deal spowoduje jeszcze większe zainteresowanie tymi produktami? Dobrze by było, gdyby tak było. Ja niestety się obawiam, że my, efekt może być jak gdyby y, odwrotny, bo pan tutaj w tej tezie mówi tak. Świat chętniej będzie kupował na przykład sery z Europy, bo one są zielone. A ja mówię, a świat będzie kupował chętniej te, które są tańsze. Czyli, zielone, czyli świat powtórzy dokładnie decyzję no, polskich konsumentów. A, a, a zielone niestety nie mogą być tańsze. I, I to jest ogromny problem. Pewnie nie mamy czasu, żeby to ogarn ogarnąć. To to wszystko. Ale no. te wszystkie założenia Zielonego Ładu, od pola do stołu, Biuro Różnorodności. One nieuchronnie, idea jest, ja ją absolutnie popieram, to jest, wrę, to znaczy, to jest konieczność, no, trzeba, trzeba się tym zająć, ale za mało się może mówić, szczególnie do, do, do konsumentów, do, 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 do konsumentów po prostu, że to wiąże się z kosztami. Nieuchronnie wiąże się z kosztami produkcji żywności, a więc nieuchronnie musi się wiązać ze wzrostem cen żywności. O tym się nie mówi. To jest pewnego rodzaju może nie wiem, polityka, może to nie ten moment, ale im że to może być też nie do końca uczciwe, bo co się dzieje. Jest ogromne poparcie społeczne dla tego typu działań. No, każdy konsument, przecież każdy rozsądny człowiek, powie: No jasne, yy, niech to robią, tylko że konsumenci kompletnie nie mają świadomości, że tak naprawdę na końcu to oni muszą za to zapłacić. I znowu powtarzamy tę ten, ten, ten sytuację z badań, deklaracji, wersji no rzeczywistości. No ktoś musi za to zapłacić. Jeżeli to będzie wprost cena na półce, to, to, to będzie awantura to będzie awantura, bo, bo ludzie są wrażliwi jak gdyby na, na wzrost cen. Także prawdopodobnie będzie próba jakiejś tutaj dotacji czegoś, no ale to na końcu i tak przecież my zapłacimy. Czyli co obawia się pan prezes, że zrealizujemy ekologiczny cel Green Dealu, ale zostaniemy wtedy z kłopotem ekonomicznym? Od tego się obawiam. Półbiedy, jeżeli te działania, takie koszto, wiążące się zresztą kosztów, będą się działy u wszystkich tych, którzy mają nadwyżki i, i eksportują nabiał, to jest półbiedy, bo wtedy to wzrośnie u, u wszystkich. Natomiast, jeżeli będzie to dotyczyło Europy. To nie będziemy mieli szans konkurować na rynek chiński z Nowozelandią. No, nie ma najmniejszych szans, bo ten nasz towar będzie droższy i to istotnie droższy. No chyba, że będą dopłaty do eksportu na rynki trzecie. Takie, takie rzeczy były, no ale powtarzam, konsumenci, przecież my będziemy musieli za, za, to, za to zapłacić, podatnicy. Natomiast sytuacja, gdzie w Europie to się zadzieje, a w innych rejonach świata te rzeczy się nie zadzieją i jest dla całej naszej branży rolniczej bardzo groźne. Po pierwsze nie da rady wyeksportować, po drugie jest kwestia, a co z importem taniej żywności? Mamy wolny rynek, no to co? Mamy otworzyć te rynki dla mleka, nie wiem, z Nowej Zelandii, to ktoś powie daleko. Okay, spokojnie, to da się zrobić. Także to jest naprawdę ogromny problem. Właśnie w założeniach tego między i między innymi Zielonego ładu no jest parę takich ewidentnych jak gdyby sprzeczności, choćby ta, o której mówimy. Tam się mówi tak. Że celem Zielonego Ładu, oczywiście z pamięci tak, to tak, mówię tak. jakoś tam, mhm. próbując to, że celem tego Zielonego Ładu jest, żeby. Europejczycy mieli dostęp do ekologicznej i uwaga, taniej żywności. No tego się po prostu zwyczajnie nie da zrobić. To jest niemożliwe. Nie, nie, no, nie, nie da rady. Ta pierwsza sprze sprze sprzeczność no? może taka, no, nie, nie wiem, mniej, mniej dokuczliwa, ale też pokazująca że to nie jest taki problem. Oczywiście mówi się o drastycznym ograniczeniu e nawozów sztucznych stosowania. Ale się mówi o bezpieczeństwie żywności, czyli mamy produkować tyle samo żywności bez nawozów sztucznych. No czym można? Nawozem naturalnym, no, ale się mówi, że bydła mamy za dużo, więc skąd za przeproszeniem tego gnoju wziąć? No przecież to się, jak wszystko się weźmie, każdy oddzielny element wygląda dosyć fajnie. Ale jak to się wszystko próbuje połączyć w jakąś logiczną całość, to tych pułapek i takich sprzeczności jest sporo. Ja mam czasami wrażenie, to nie jest nic nowego, że za mały jest udział praktyków w tworzeniu tych założeń, że to za często są decyzje takie trochę jak gdyby zabiurka urzędnicze, jak pan powiedział, papier wszystko przyjmie. Nie? No ale potem jest kwestia, żeby to dało się zrealizować i żeby przewidzieć skutki, konsekwencje tego, tego wszystkiego. Trudny temat, chociaż na pewno musimy się z nim zmierzyć. To ulega wątpliwości. Ja chciałem trochę teraz zmienić temat. Jak patrzymy na ewolucję polskiego sektora spożywczego to widzimy, że to też jest ogromnym wysiłkiem charyzmatycznych liderów. No tak też nie przypadkiem chociażby tutaj siedzimy z panem i widzimy, że ten... Chciałem zapytać o dwie rzeczy w tym kontekście. No zmiana pokole... kwestia sukcesji tej zmiany pokoleniowej. no jakby sam pan mówi o horyzoncie czasowym inwestycji, bierzemy kredyt 10 lat, Wiemy o tym, że to, to, to już, już, już będzie chociaż nawet w Państwa przypadku gdzieś pewnie temat. A drugi temat, o który chciałem spytać, jak Pan postrzega tą, tą, tą nadchodzącą zmianę sukcesji, na ile to kolejne pokolenie będzie równie przedsiębiorcze, jak byliście Wy Państwo. A drugi, jak model, ten, ten, te firmy urosły, spółdzielcze, mówię firmy w sensie, no bo to biznesy są. Jak, one, jak, jak polski sektor spółdzielczy tutaj w Mleku jest przygotowa, jest przygotowany na te wyzwania jako, jako model spółdzielczy, tego globalizującego, coraz bardziej skomplikowanego świata i zarządzania takimi dużymi, działającymi skomplikowanym w skomplikowanym świecie podmiotami. Powiem w ten sposób: ten rynek mleczarski jest na tyle konkurencyjny, że firma po prostu musi być sprawnie zarządzana i efektywnie zarządzana i efektywna kosztowo, niezależnie od tego, jaka jest forma organizacyjna. I tak to po prostu się dzieje. Mogą być źle zarządzane nieefektywne firmy prywatne, mogą być e, źle zarządzane e, spółdzielnie. Wspomniał Pan o wieku. Oczywiście, że może być. Młody. Stary prezes, który zarządza mądrze i młody prezes, który zarządza yy, głupio. Natomiast no, prawdą jest, że jeżeli chodzi o spółdzielczość mleczarską yy, polską, no to, to najprawdopodobniej no, w ciągu najbliższych, przy to i mnie dotyczy, w ciągu najbliższych, naj, najdalej kilku lat, Szefowie tych największych spółdzielni mleczarskich to no pewnie przestaną być aktywni zawodowo. Sądzę, że nie będzie żadnego tutaj kataklizmu, bo te bo trzy one może w tej chwili są w cieniu i ich, ich, ich nie widać. Może to jest jakaś wada nas, no, że tak za bardzo nie, nie, nie pokazujemy. Ja wiem, że gdyby. pan to tak odbierał, no bo ja nie no ja tak, ale... pozytywnie, że byli ludzie, którzy potrafili z tego, z tego w tych trudnych czasach, ogromnie trudnych. Ten biznes zorganizować i potrafiliście się nauczyć ten biznes dzisiaj doparyć takiego stanu, jakim jest. To jest niepowtarzalny sukces. Więc ja to, to, to jest pozytywne bizony. No, to jest zawsze dyskusja, czy pionierskie czasy to nie są czasyłości. Znaczy, ale to też jest, no, z tego, no, z, z mojego po, pokolenia. To najczęściej są tak zwani mleczarze. To znaczy, myśmy zawsze byli wyposażeni w duże kompetencje, w dużą wiedzę dotyczące produkcji mleka, przetwórstwa mleka. Wyzwaniem dla nas było znalezienie się w gospodarce rynkowej. To było wyzwanie. Przecież mleczarstwo do tych końca lat 80. to były dotacje i tak zwane rozdzielniki. Nikt nie myślał tam o kosztach, bo przyszły dotacje, które to wszystkie wyrównywało. Myśmy nie myśleli o konsumencie, bośmy dostawali rozpiskę, gdzie mamy wysłać ten ser na jakiś rynek. Nie myśleliśmy o cenie, bo przecież cenę na sery ustalało państwo, cenę mleka ustalało państwo. No, oczywiście ktoś mówi, że komu to przeszkadzało. No, to było od capy, mówiąc popularnie, bo był taki okres przecież, że rolnik mógł kupić mleko spożywcze w sklepie. I sprzedać nam do, do mleczarni, jeszcze mu tam cokolwiek zostawało. No, twarł, się, znaczy twarł był używany, serbiały do karmienia kur, także to w ogóle to, to było tego. Ale to było największe wyzwanie dla nas. Nie technologia, nie produkcja, nie maszynek, żeśmy już do, dostali dostęp. Do, do środków. Mogliśmy po prostu sami decydować, co od kogo kupimy i mieliśmy z eksportu jakieś pieniądze. Dlatego to jest ogromny postęp, jeżeli chodzi o technikę, technologię lub leczarsko. Niektóre spółdzielnie mleczarskie no, poślizgnęły się na tym zderzeniu z rynkiem, z wyczuciem konsumenta, z dopasowaniem produkcji, z tym, żeby nie naśladować na przykład największych, bo ma wielki sens, że największe firmy w Polsce robią wszystko. Natomiast dla takich firm jak my, to co, o czym zdecydowałem 10 lat temu, mniej więcej, że my się specjalizujemy w serach, to jest moim zdaniem ta, ta droga, bo ja nie wygram z największych w każdym polu. Natomiast na tym jednym, jeżeli siły, środki, to wszystko skoncentruję Mam szansę. Mniejsze mleczarnie też nie powinny naśladować na przykład mlekowitych. Powinny się e, poszukać tego klienta, który no, m, szuka produktu no, nie wiem, lokalnego, regionalnego. No, te trendy też są przecież e, bardzo silne, ale tutaj, no, ja, siłą rzeczy, trudno mi tutaj o pełny obiektywizm, ale myślę, że obiektywnie e, polskie mleczarstwo, w tym i spółdzielczość mle, mleczarska, polska, bo ona jest dominująca jednak cały czas. Absolutnie zdało egzamin w tych, w tych jak gdyby, no, nowych czasach, mimo że wielu prezesów zaczynało swoje kariery zawodowe jeszcze w czasach słusznie, słusznie minionych. No. Jakby pan opisał, jak, jak, jak duże znaczenie miało to, że nie jest pan menadżerem, dla którego to jest jeden z możliwych biznesów, tylko pan przeszedł całą drogę od kierownika zmiany w tym biznesie, zna go pan od podszewki, prawda? Czy, czy to daje coś, jak to nazwać, co, co no, jest dla Pana, da, daje Panu ostatecznie jakąś przewagę nad, nad e, innymi menadżerami w tej branży? Może nie tylko, bo, bo rzeczywiście takich karier od, od, od e, e, szczebla 1 do szczebla najwyższego jest e, relatywnie niewiele wciąż w Polsce. Pani, że odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, bo z jednej strony daje to przewagę bo no, mam duże kompetencje, jeżeli chodzi o przetwórstwo, o technologię o maszyny, bo byłem przecież przez parę lat głównym mechanikiem, potem wiceprezesem do spraw technicznych. Daję przewagę, jeżeli chodzi o zrozumienie jak gdyby mentalności albo jak, gdyby jak dotrzeć do ludzi na produkcji, bo byłem szefem produkcji. Miałem przez długie lata przecież kontakt bardzo bliski również z rolnikami i też trzeba zrozumieć i tego. Ale jest też i, i, i pewien problem, pewien, pewien bagaż w momencie, kiedy się staje, ktoś awansuje na szefa firmy, powinien jak gdyby zapomnieć o tych swoich głównych kompetencjach, które miał, na no, nie tyle zapomnieć, ale nie koncentrować się na nich. Bardzo często w takiej sytuacji, znaczy ja, ja wiem na przykład, nie znając drogi zawodowej niektórych szefów firm czy prezesów spóźnieni, kim on był wcześniej. Bo jeżeli on został prezesem, a przedtem był na przykład wiceprezesem do spraw skupu surowca, jego będzie ciągnęło do skupu. Jeżeli on wyrastał z produkcji, będzie go ciągnęło yy, do produkcji. Jeżeli wyrósł z księgowości, to będzie go ciągnęło do... A tu, do, do kompetencji. A tu niestety to, yy, co jest wyzwaniem takim, to jest kwestia, nie wiem, prawa. To jest kwestia rynku, to jest najważniejsze, żeby ustawić firmę prorynkowo, a nie, nie, nie proprodukcyjne. To jest kwestia HR-u, to są te obszary, które są najważniejsze dla, dla, jak gdyby dla szefa firmy, które jak się nie jest szefem, w zasadzie no, za, bardzo, za bardzo nie mamy tego. Także tu jest kwestia, gdyby zmiany sposoby jak myślenia, spojrzenia, akcentów, żeby nie dać się wciągnąć do tego, w czym jestem najlepszy, lubię i cały czas tam wracać, i tego, bo to, to charakter pracy kompletnie, kompletnie się zmienia. Mi się wydaje, że mi się to udało i w tym sensie no to poczytuję za sukces. No, że... Pan Edward Bajko, prezes spółdzielczej mleczarni Spomlek i szef Polskiej Izby Mleka, był naszym gościem. To był program Gabinet Spożywczy. Rozmawiali pan Michał Siwek, BNP Paribas i Wojciech Szeląg. Pozdrawiamy widzów kanału Spożywcza TV oraz portali hurt i, i agronomist.pl. I do następnego razu się żegnamy. Dziękujemy. Dziękuję